24 czerwca w Urzędzie Miasta podpisano umowę na wywóz śmieci z przedsiębiorstwem techniki sanitarnej Alba Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie, która wygrała przetarg. Alba przez 2,5 roku będzie odpowiadała za wywóz kilkudziesięciu tysięcy ton odpadów i ich zagospodarowanie. Mieszkańców Chorzowa będzie to kosztowało około 26 milionów złotych. Umowa jest doskonała z tego względu, że to jest druga umowa, która jest podpisana tutaj na terenie Śląska. Kolejnym takim elementem wskazującym na to, że obydwie strony doszły do konsensusu, jest to, że nie było żadnych odwołań. Prawda? Więc ten proces, można powiedzieć, podpisywania umowy nie był przez żadną ze stron, że tak powiem, spawalniany. Konsekwencją tego jest to, że w tej chwili już Alba te pojemniki na zbiórkę selektywną odpadów stopniowo, że tak powiem, rozmieszcza na terenie miasta. No w tej chwili, że tak powiem, wykonała to już w 300, że tak powiem, lokalizacja. Ponadto to, co jest ważne dla nas, proszę zwrócić uwagę na to, że to jest firma chorzowska. Firma, która w tej chwili zatrudnia 130 osób. Gdyby wygrał inny podmiot, prawdopodobnie ten zakład tutaj na terenie Chorzowa mógłby ulec, że tak powiem, likwidacji. Więc z mojego punktu widzenia to jest, że tak powiem, bardzo, że tak powiem, silny, ekonomiczny partner, wiarygodny i mnie się wydaje, że będzie realizował to przedsięwzięcie zgodnie z interesami mieszkańców Chorzowa. Najważniejsze to jest to, że mamy zabezpieczone miasto w zakresie wywozu odpadów. Jesteśmy przygotowani do tego, więc powinniśmy płynnie wejść 1 lipca, tak że mieszkańcy nawet nie poznają różnicy, że coś się zmieniło. 1 lipca wejdzie w życie tak zwana ustawa śmieciowa, która nakłada na gminy obowiązek gospodarowania śmieciami. Mieszkańcy Chorzowa zapłacą 11 zł za wywóz śmieci segregowanych i 15,5 zł za niesegregowane. Dla przeciętnego człowieka to tyle, że więcej segregujemy, mamy więcej możliwości segregacji. Odpady wywożone są tak jak do tej pory, to znaczy z nieruchomości pojemnik ten na zmieszane odpady komunalne. Dla niektórych nawet firma się nie zmienia, bo jak wiemy, firma Albastar wywoziła śmieci z Chorzowa, więc myślę, że dla mieszkańców to zmiany takie, ja bym powiedziała, rozwojowe. Rozwój selektywnej zbiórki, rozwój nowego systemu. Jedyna zmiana to teraz płacimy do Urzędu Miasta, nie do firmy. Płacimy raz na 2 miesiące, do 15 dnia drugiego miesiąca, więc właściwie tyle zmiany. I nie mamy umowy. Teraz mamy deklarację, którą złożyliśmy do urzędu i to jest właściwie wiążąca z miastem umowa, taka teoretyczna umowa, która zapewnia wywóz śmieci. Oczywiście należy przypomnieć, że ci, którzy nie dopełnili tego obowiązku złożenia deklaracji, ci mieszkańcy powinni to jak najszybciej zrobić, ponieważ no, w pewnym momencie może się okazać, że nie mają zabezpieczonego tego wywozu odpadów. My staramy się wszystkich uwzględnić w systemie, ale mogą nam umknąć nieruchomości, które po prostu nas o tym nie poinformowały, że są. Więc bardzo bym prosiła, że jeżeli ktokolwiek jeszcze nie dopełnił obowiązku, to żeby zrobił to jak najszybciej. Mieszkańcy otrzymali już bardzo dużą dawkę informacji, niezależnie, że tak powiem, od spotkań, które my regularnie z nimi odbywamy. Pojawiła się również gazetka, tak zwany Hasiok. W tej chwili każdy otrzyma kalendarz, gdzie będą te zasady gospodarki odpadami, że tak powiem, powtórzone i również, gdzie będzie również przekazana informacja o terminach odbioru odpadów, prawda, komunalnych, zmieszanych i oczywiście z gniazd. Chorzowianie zdecydowali się w większości na segregację, więc tak jak my przyjęliśmy, bo my z góry założyliśmy, że Chorzowianie będą segregować i rzeczywiście tak jest. Czyli mieszkańcy nie zawiedli, będą segregować, chcą segregować, więc na pewno ten system pozwoli nam na to, że osiągniemy poziomy, które zostały na nas nałożone. Oby tak było, przeanalizujemy za 7 lat. Co roku w Chorzowie produkowanych jest około 40 tysięcy ton odpadów.